Od jutra biegam. Od jutra zmieniam życie. Jest nowy rok, to co? Rzucam palenie. Tak? Rozpoczynam naukę języka angielskiego. Tylko to nie jest cel. Wybór celu to jest pierwsza podstawowa rzecz. Jasno, klarownie określony cel. Okej, ale po co mi to było? Nie? Po co ja w ogóle wysilałam się, robiłam, biegłam, waliłam głową w mur, próbowałam po prostu kopać się z koniem? Po co mi to było? Bo ja jadę z takimi klapeczkami jak koń, po prostu do przodu, bo ja sobie wyznaczyłam wizję i to wszystko musi być takie poukładane. Więc słuchajcie, absolutnie to nie o to chodzi. Cześć, z tej strony Magdalena Wojtkowiak. W tej chwili oglądasz nagranie live'u, który prowadziłam wcześniej na żywo na moim profilu na Facebooku. Wycięłyśmy z niego wstęp, więc możesz przejść od razu do części merytorycznej. Podaję dużo praktycznych wskazówek, więc proponuję Ci przygotuj coś do pisania. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz poniżej. Życzę Ci miłego oglądania. Witam kochani serdecznie Was na dzisiejszym live'ie, który będzie dotyczył wyznaczania sobie celów. Dzisiaj dość dużo w obszarze tych celów będziemy rozmawiać. Ja Wam podam kilka technik, które Wam się mogą przydać do tego, żeby te cele skutecznie wyznaczać. A ponieważ dzisiaj będzie o celach, to jeżeli już macie jakiś cel na ten nadchodzący rok, to możecie też w komentarzu napisać. Pytanie pierwsze. Dzisiaj zadzwoniła do mnie pani z jednego radia i zapytała się, czy jestem chętna wystąpić, żeby w radio wystąpić i porozmawiać na temat postanowień noworocznych. I zadała mi takie pytanie, bardzo ciekawe pytanie. Czy cele i postanowienia noworoczne są przereklamowane? Słuchajcie, dla mnie cele i postanowienia noworoczne to są troszeczkę dwie różne rzeczy, ale za chwilę Wam to wytłumaczę. Po pierwsze, dlaczego w ogóle warto jest wyznaczać cele? Ponieważ w ostatnim czasie dość dużo było takich informacji od osób, jak w ogóle oglądałam, wiecie, nasze social media i różne osoby, które wypowiadały się na ten temat, że w ogóle bez sensu jest robić cele, że to trzeba płynąć z nurtem i wypowiadały się osoby, takie osoby, które można nazwać osobami, które odniosły sukces, że one już na przykład płyną z nurtem, nie realizują, nie mają, nie wyznaczają celów. Z drugiej strony pojawiły się osoby, które powiedziały bardzo jasno i wyraźnie, że one wyznaczają sobie cele, realizują i te cele są określone w pewnych przedziałach czasu, do którego też dojdę. Więc moje zdanie jest takie, jak zaobserwowałam te wszystkie osoby, które wypowiadały się w bardzo różny sposób na temat celów, to faktycznie może być taki etap w życiu, że niektóre osoby już nie muszą wyznaczać sobie celów. Ale kochani, z reguły to są osoby, które już na dzień dzisiejszy cele mają zrealizowane, czyli albo są niezależne finansowo, albo mają poukładane związki, albo mają zrealizowane to, o czym pragnęły. Czyli te wszystkie osoby wcześniej wyznaczały sobie pewne cele, te cele zrealizowały i w tej chwili tak naprawdę odcinają kupony i chwalą się tym, że nie, one lecą na flow, one nie planują, one funkcjonują, bo z reguły albo mają już stabilne biznesy, przy których nie muszą pracować, czyli mają na przykład dochód pasywny, albo tak zorganizowały sobie życie prywatne, że one po prostu płyną z tego, co leci. Oczywiście są też osoby takie, które nie wyznaczają sobie w ogóle celów i no, idą do pracy, wracają do domu, otwierają piwko, mają telewizję, tak? Czyli generalnie wegetują, ale skoro Wy jesteście na tym live, to ten temat Was nie dotyczy. Natomiast są osoby, które twierdzą, że realizowanie, czy wyznaczanie celów i realizowanie celów już nie jest dla nich, tak, bo one już te cele zrealizowały. Cała reszta, czyli tak naprawdę słuchajcie, większość z nas, która jest tutaj na tym live i większość społeczeństwa, która chce zrobić coś więcej, która chce poprawić, czy to chociażby swoje życie w obszarze rodzinnym, w obszarze relacji, w obszarze finansowym, w obszarze zawodowym, czy nawet w obszarze zdrowia, czy takiego wewnętrznego szczęścia, no to są osoby, które warto by było, żeby pracowały na celach i ja Was do tego dzisiaj będę gorąco namawiała. Można ten rok naprawdę zacząć na dużo wyższym poziomie i z dużo większą klarownością, jeżeli właśnie popracujemy w obszarze tych naszych celów. Więc jeżeli Ty chcesz czegoś, czego na dzień dzisiejszy nie masz, jeżeli Ty chcesz zrealizować jakiś swój cel,
czy pragnienie, czy marzenie w danym obszarze, i to naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest obszar zawodowy, czy to jest obszar prywatny, czy to jest obszar zdrowia, to dobrze by było, żebyś pracował na tym właśnie celu. Bo zobaczcie, jeżeli my jedziemy samochodem do Warszawy, to też mamy jasny kierunek, czyli mamy jasny cel, do którego dążymy. I teraz to, na ile my precyzyjnie go wpiszemy w mapę Google'a, na tyle będziemy mieli efekt tego, czy faktycznie my dojedziemy do tego celu właśnie, do którego my chcemy dojechać, a nie gdzieś obok tego celu. Bo czasami wystarczy leciutko przesunąć na mapie adres i już jest ciężko trafić do miejsca, w którym chcemy się znaleźć. Tylko że z tym chcemy się znaleźć w danym miejscu, to nie jest wcale takie proste, dlatego że z reguły jak pracuję z moimi klientami, czy to z osobami, które przychodzą z biznesu, czy to z osobami, które przychodzą w obszarze życia prywatnego i same sobie na przykład zafundowały coaching, czy zaczynają się rozwijać, to okazuje się, że większość z nas realizuje cele nie nasze, a realizuje cele kogoś innego. Co to znaczy? To oznacza bardzo często to, że tak naprawdę jak zaczynamy się przyglądać temu, czego my chcemy, temu, czego my pragniemy, to okazuje się, że tak naprawdę to nie jest nasz cel, tylko albo ktoś nam ten cel drukował, albo ktoś nam tak dużo o tym mówił, że to jest dla nas idealne, że myśmy w to uwierzyli i że myśmy w to weszli, albo okazuje się, że spełniamy oczekiwania innych ludzi, które tak naprawdę nawet jeżeli je zrealizujemy, czy nawet jeżeli zrealizujemy, osiągniemy ten cel, to one nam satysfakcji na końcu nie dadzą. I jest naprawdę bardzo dużo osób, z którymi ja mam kontakt, z którymi pracuję, które mówią: Magda, no ale ja zrobiłam to, zrealizowałam to i nie jest fajnie. Czyli jednak to chyba jednak nie było to. I o to chodzi, żeby ten nasz czas, to nasze życie, ta nasza energia szła w tym kierunku, który my po prostu chcemy realizować, który nam daje satysfakcję, bo wtedy, jeżeli my pracujemy nad naszym własnym celem, a nie celem wymyślonym przez kogoś innego czy wdrukowanym nam, to dużo łatwiej jest utrzymać motywację i dużo łatwiej jest utrzymać determinację w tym wszystkim. Pytanie drugie, jakie się pojawia bardzo często w obszarze celów. Magda, czy planować w takim wypadku cele długoterminowe, takie 5-letnie, 10-letnie, czy krótkoterminowe? To jest bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza w momencie, kiedy w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, w której nie wiadomo, co tak naprawdę będzie. Natomiast pomijając koronawirusa, tak, i pomijając tę całą sytuację, w której jesteśmy, ja na cele długoterminowe, czyli takie 5-10-letnie, patrzę z perspektywy wizji tego, jak ja chciałabym, żeby było. Natomiast to jest wizja bardzo często na poziomie bardzo ogólnym. To nie jest wizja czy mój plan na życie, który jest mega mocno doprecyzowany, bo on mega mocno doprecyzowany nie może być, dlatego że w trakcie naszego życia, zapewne się zgodzicie, jest bardzo dużo sytuacji, które nas zaskakuje. Jest bardzo dużo sytuacji takich, w których my nie jesteśmy w stanie długofalowo tak konsekwentnie realizować tego celu, bo i cel się zmienia, i droga się zmienia, i warunki się zmieniają, czego przykładem jest obecna sytuacja, w której jesteśmy. Fajnie jest mieć wizję siebie za 5-10 lat, natomiast ja bym tego w formie celu nie traktowała, dlatego że my wszyscy, tak jak jesteście tutaj nawet, oglądacie tego live'a, czy szkolicie się w innych obszarach, ewoluujemy, my dorastamy, my nabieramy pewne doświadczenia i to, co dzisiaj mi się może wydawać, że jest moim celem za 10 lat, to okaże się, jak minie kolejne 3, 4, 5 lat, że w ogóle mnie to już nie jara i to nie jest ta wizja, którą miałam za 10 lat, to nie jest to, czego ja pragnę. No ale jak u niektórych osób jest tak, skoro ja sobie to wyznaczyłam, skoro ja sobie to dałam i wtedy mi się wydawało, że jest okej, to ja rękoma i nogami na siłę się tego trzymam i po prostu jadę po kolei, nie widząc opcji, możliwości, okazji, korzyści, które pojawiają się dookoła mnie, bo ja jadę z takimi klapeczkami jak koń, po prostu do przodu, bo ja sobie wyznaczyłam wizję i to wszystko musi być takie poukładane. Więc słuchajcie, absolutnie to nie o to chodzi. W tym wszystkim bardzo ważne jest mieć dużo autorefleksji na temat tego, dokąd podążamy, co się zmieniło, naprawdę we wszystkich obszarach naszego życia, bo jesteśmy w stanie realizować cele, jeżeli podejdziemy do tego bardzo mocno holistycznie. I teraz to, o czym ja, do czego ja Was będę chciała zachęcić, to do tego, żeby zastanowić się nad celem, który jest na najbliższe Wasze 2 lata. Najbliższe 2 lata, najbliższy rok. Niektóre osoby powiedzą: oj Magda, 2 lata to za długo, bo ja nie wiem, co się wydarzy, bo tak jest dynamiczna sytuacja w tej chwili u nas, że nie wiem, co się wydarzy.
Okej. Jeżeli nie wiesz, nie jesteś w stanie przewidzieć tego, obawiasz się, masz pewne lęki, wątpliwości, bo tak może być, to zastanów się nad najbliższym rokiem. Natomiast jest to ważne dla mnie z tej perspektywy, że jeżeli ja będę miała jasność i klarowność w obszarze danego celu, bez oceniania, bo każdy, słuchajcie, może mieć cel taki, jaki chce mieć, dlatego ważne jest to, żeby po pierwsze nie oceniać celów kogoś innego, po drugie, żeby się z tym kimś innym nie porównywać, bo nie możemy porównać gruszki do jabłka, czy chociażby jabłka Ligol do jabłka Antonówka, bo to są zupełnie dwa inne jabłka. Jeżeli dla Was jest to zrozumiałe i oczywiste i też się z tym zgadzacie, że nie ma co się porównywać i oceniać i porównywać w szczególności do innych osób, to dajcie łapeczkę w górę, bo porównywać się możemy tylko i wyłącznie w stosunku do samych siebie. Czyli ja mogę porównywać siebie do tej Magdy sprzed pół roku, czy do tej Magdy sprzed roku i obserwować u siebie proces, rozwój i to analizować, a nie porównywać się do Zośki, Maryśki, Krzyśka, bo to nigdy na dobre nikomu nie wychodzi. No i teraz dobra, jeżeli słuchajcie, kupujemy cel roczny czy dwuletni. Magda chce pracować nad moim celem rocznym, czyli na najbliższy rok. To jednym z kluczowych, słuchajcie, aspektów, jednym z kluczowych obszarów jest to, że ty, jeżeli chcesz pracować nad tym celem, to ten twój cel musi być spójny z twoim życiem zawodowym i z twoim życiem prywatnym. Czyli nie jestem w stanie rozdzielić tych obszarów. Ja tak naprawdę wybrałabym cztery obszary takie główne, no w przypadku niektórych osób pięć głównych obszarów, których ja co do tego celu muszę mieć pełną spójność. Mało tego, ten cel, nad którym ja chcę pracować, on musi być spójny z moimi wartościami. Więc jeżeli jeszcze nie pracowaliście nad wartościami, jeszcze tego elementu nie macie przerobionego, jakie są wasze wartości, to ja was bardzo gorąco do tego zachęcam, dlatego że one ułatwiają świadomość swoich wartości, ułatwia wam te wartości, które sobie określicie, ułatwiają wam to, czy ten cel, który chcecie zrealizować w tym roku, jest waszym celem i czy on dla was jest ważny i czy on daje wam wartość dla was wewnętrzną, czyli też poniekąd korzyści. To jest dlatego ważne, że jeżeli ten obszar będziecie mieli, nazwijmy to ograny, będziecie rozumieli te swoje wartości i potem będziecie pracowali w obszarze tego celu, który chcecie zrealizować, to dużo łatwiej będzie utrzymać motywację, determinację w sytuacji, kiedy nastąpi porażka albo kiedy nastąpi jakaś trudność. No i teraz tak, dlaczego warto wyznaczać cele? Ja wam to jeszcze raz powtórzę, dlatego że wiem wtedy, dokąd zmierzam, czyli mam wyznaczony kierunek. Dlatego, że ja jestem pewna, że ja dokładnie tego chcę. Czyli mam klarowność tego, że to jest dla mnie ważne i kluczowe, czyli automatycznie pobudzam swoją wewnętrzną motywację. I teraz ja dzięki temu, że mam klarowność tego i wiem, do czego dążę, co jest ważne, jaki obszar tego mojego życia w tym roku jest dla mnie ważny, bo mogą to być, tak jak powiedziałam, cztery obszary, mogą to być trzy obszary, mogą to być dwa obszary, ale nie więcej. A w tych obszarach jeszcze zaraz przejdziemy do tego, że konkretne cele. To jeżeli ja wiem, to ja mam szansę dokonywać wyborów i decydować, na co idzie mój czas. Bo słuchajcie, czas nie jest z gumy. Czas mamy wszyscy taki sam. Czasu nie da się odpracować, czasu nie da się zaoszczędzić. Czasu nie odrobię jutro, tak? Nie jestem w stanie. Ja mam czas teraz, tu i dzisiaj i żyję dzisiaj, więc ja podejmuję decyzje i dokonuję wyborów, na co ten mój czas idzie. I teraz, jeżeli przyglądam się celom, nad którymi chcę pracować, to fajnie jest wybrać sobie na przykład cztery obszary życia. Ja w tym roku wybrałam sobie rodzinę, czyli obszar moich relacji, moich związków z moim mężem, z moimi dziećmi. Wybrałam sobie obszar ja, czyli Magda, mój rozwój w obszarze moim mentalnym, ale również duchowym. Wybrałam sobie obszar pracy i wybrałam sobie obszar zdrowia. I teraz, jeżeli wybieracie sobie na przykład, bo ja Wam dzisiaj podam kilka przykładów, z których Wy możecie skorzystać, oczywiście liczę na to, że one Was też trochę zainspirują. Jeżeli ja wybieram sobie cztery obszary z tego mojego całego życia, bo tych obszarów może być naprawdę dużo, ale nie może być za dużo, czyli wybieram cztery, a nie dziesięć, wybieram trzy albo dwa, a nie osiem, dlatego że jeżeli będzie ich za dużo, to po prostu następuje rozdrobnienie i nie jestem w stanie w żaden sposób zrealizować żadnego, bo po prostu rozbijam się na drobniaki i moja koncentracja, uwaga, energia idzie tu, idzie tu, idzie tu, idzie tu, idzie tu, czyli tak naprawdę nic do końca nie realizuję. I teraz w każdym obszarze, który sobie wybrałam, definiuję trzy cele, które chciałabym zrealizować. I z tych trzech celów, które chciałabym zrealizować, wybieram jeden cel.
jeden cel z tego obszaru, który jest dla mnie najważniejszy, który da mi największą satysfakcję i który da mi najwięcej korzyści, jeżeli ja go zrealizuję. Wybór celu to jest pierwsza podstawowa rzecz. Jasno, klarownie określony cel, obszar, w którym chcę zrealizować ten cel i dokładnie doprecyzowanie tego i upewnienie się, że to jest ten cel, bo naprawdę nie ma nic gorszego jak realizowanie celu i na końcu refleksja, okej, ale po co mi to było, nie? Po co ja w ogóle wysilałam się, robiłam, biegłam, waliłam głową w mur, próbowałam po prostu kopać się z koniem, po co mi to było, nie? I to jest najgorsza sytuacja, jeżeli my potem mamy refleksję, że zmarnowaliśmy energię, zmarnowaliśmy czas, więc po to jest doprecyzowanie tego celu, żebym się nie rozdrabniała, żebym nie wchodziła w poboczne tematy, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, kiedy u niektórych osób oczywiście tak jest, że one tak, to jest fajne, 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 aha, to teraz zrobię to, teraz zrobię to, teraz zrobię to i nagle okazuje się, że od tego celu, który teoretycznie mają wybrany, oni odchodzą coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej i potem ciężko jest do niego powrócić, bo otworzyłam jeden temat, otworzyłam drugi temat, otworzyłam trzeci temat, a główny cel, nad którym chcę pracować, dalej nie jest zrealizowany. I zobaczcie, tu się pojawia temat trochę postanowień noworocznych. Ja Was zachęcam do tego, żebyście obejrzeli materiały wcześniejsze, które już były na temat postanowień noworocznych, bo postanowienia noworoczne to nie jest to samo, co cele. Postanowienia noworoczne z mojej perspektywy mogą być moim celem, ale z reguły to są takie rozpraszacze i rozdrabniacze. Dlaczego postanowienia noworoczne, jak z większością osób rozmawiam, nie są celami? Dlatego, że one są bardzo często definiowane w taki sposób. Od jutra biegam. Od jutra zmieniam życie. Jest nowy rok, to co? Rzucam palenie. Tak? Rozpoczynam naukę języka angielskiego. Tylko to nie jest cel. Dlatego, że jeżeli ja pracuję na celu, to cel ma początek, cel ma koniec. Cel w międzyczasie ma punkty, które ja mogę przyjrzeć się im, czy ja idę w kierunku realizacji tego celu. Postanowienia noworoczne bardzo często są robione na poziomie bardzo mocno emocjonalnym i takim trochę wewnętrznej frustracji. Są też bardzo mocno życzeniowe. Do tego są traktowane w sposób bardzo ogólny i okazuje się, że 1, 2, 3 dni mijają i po prostu tej motywacji, tej chęci nie ma i to postanowienie noworoczne po prostu jest nierealizowane i tak przez 10 lat. I są osoby, które ja znam, które przez 10 lat mają cały czas te same postanowienia noworoczne. No sorry, przez 10 lat nie zrealizowały żadnego. A gdyby przez te 10 lat każde postanowienie noworoczne zmieniły w cel, to całkowicie sytuacja wyglądałaby inaczej, bo już by mieli, jeżeli by tylko na jeden cel poświęcili rok czasu, to już by mieli 10 postanowień noworocznych zrealizowanych. Bo wiecie, to jest w celu, który, nad którym ja chcę pracować, żebym on był celem i żebym ja faktycznie do niego dążyła i żebym ja faktycznie go realizowała, muszą zaistnieć pewne przesłanki, pewne obszary, pewne elementy, bez których jeżeli my o to nie zadbamy już na samym początku, to po prostu to się nie wydarzy. To jest tak, jakbym powiedziała, ok, chcę zarabiać 100 tysięcy złotych miesięcznie, bez oceniania, czy to jest mało, czy to jest dużo dla jednego, dużo dla drugiego, mało, nie? Jeżeli ja nie zadam sobie pytań dodatkowych, na przykład pytań coachingowych, a dzisiaj też będą pytania coachingowe, dlaczego akurat tyle, po co mi ta kwota, na co ja tą kwotę wydam, co oprócz tej kasy dzięki temu osiągnę, jeżeli ja nie wydrążę tego tematu, jeżeli ja go nie zgłębię, to on nie stanie się celem, tylko cały czas będzie moim pobożnym życzeniem, moją pobożną zachcianką i w przypadku większości osób skończy się tak, że pójdą wysłać totolotka, nie? No bo jak już nic nie zadziała, no to może w tym momencie totolotek zadziała. Więc jeżeli zaczynamy pracę nad moim celem, to dobrze jest skorzystać z narzędzia, które ma mi to ułatwić. Teraz przygotowałam dla Was narzędzie. Mam nadzieję, bo jak się domyślacie, jesteście tu nie pierwszy raz, to większość live'ów jest narzędziowych, więc dostajecie coś, z czego możecie automatycznie skorzystać. Więc mam nadzieję, że macie przygotowane coś do pisania i jakąś kartkę. Ja Wam oczywiście podam, jak to zrobić i zachęcam Was do tego, żebyście po tym live'ie obejrzeli go jeszcze raz i po prostu to ćwiczenie zrobili. Czyli zatrzymali sobie nagranie, zrobili ćwiczenie, podeszli do tego ćwiczenia jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, bo ćwiczenie, które Wam podam, jest bardzo skutecznym ćwiczeniem.
działa. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Natomiast po prostu trzeba je zrobić i pokażę Wam, jak ono wygląda. Kochani, siatka celów, narzędzie kluczowe, podstawowe, coachingowe, które pomaga na samym początku zdecydować o tym, czy naprawdę ten cel, nad którym ja chcę pracować, czy jest moim celem. Siatka celów składa się z 4 elementów. I te elementy, to co jest ważne, wypisujemy ręcznie. Można to zrobić na komputerze, natomiast w momencie, kiedy piszecie długopisem na kartce, to wkładamy pewien rodzaj emocji i wkładamy pewien rodzaj koncentracji i uwagi. Tą kartkę możecie zawsze ze sobą zabrać, możecie do niej zajrzeć i możecie powykreślać i powpisywać dodatkowe rzeczy. Poza tym, jak my zapisujemy i notujemy, to nasze procesy myślowe funkcjonują dużo, dużo lepiej i jesteśmy w stanie wyrzucić więcej z siebie, a czasami w przypadku niektórych osób potrzebne jest takie wręcz wyrzucenie, żeby człowiek popatrzył na to z dystansu i powiedział: Jezu, to nie jest mój cel, w ogóle o co mi chodzi? Po co mi to? W ogóle nie idę w tym kierunku. Więc w pierwszej ćwiartce wpisujecie, co chcecie uzyskać. Czyli to, co macie i to, co chcecie, przepraszam, to, co chcecie utrzymać. Czyli w pierwszej ćwiartce zapisujecie to, co macie i co chcecie utrzymać. Czyli te wszystkie obszary, z których jesteście zadowoleni. Czyli to, co tak naprawdę działa. To, z czego macie już na dzień dzisiejszy korzyści. Czyli mam to i chcę to mieć. Czyli nie chcę z tego rezygnować, chcę, żeby tak zostało, bo to jest dla mnie ok. I teraz, jeżeli ja myślę o tym celu, i wypisuję to pod kątem tego celu, to skupiając się na tym celu, który ja chcę osiągnąć, od razu zadaję sobie pytania, czy jeżeli ja ten cel będę realizowała i ja go zrealizuję, czy ja utrzymam te obszary, które dla mnie są kluczowe. Potem przechodźcie do drugiej części, czyli do tego, co chcę osiągnąć, czyli to, czego nie mam, a chciałabym mieć. I teraz bardzo często jest tak, że osoby tutaj właśnie wpisują te cele, tylko to nie jest tak, że to tylko i wyłącznie ja wpisuję i patrzę osobno. Powinniście popatrzeć na to z perspektywy lotu ptaka, czyli całego obrazu. Czyli jeżeli chcę to osiągnąć i chcę zrealizować ten cel w tym roku, to czy ja realizując ten cel w tym roku znowu utrzymam to, na czym mi zależy i to, co jest dla mnie ważne. Potem przechodzę do części rzeczy, które mam, a których nie chcę mieć, czyli te, które rzeczy chcę wyeliminować. I może się okazać tak, że na początku wydawało Wam się, że celem, który chcecie zrealizować w tym roku, jest cel, że chcecie coś osiągnąć. A może się okazać, po tym jak zrobicie tą ćwiartkę, czyli to, co chcecie wyeliminować, to, co mam, a czego nie chcę mieć, może się okazać, że tak naprawdę to nie jest celem osiągnięcie, tylko celem jest wyeliminowanie rzeczy, które mi w tej chwili utrudniają życie. Czyli są takie rzeczy, są takie sytuacje, są tacy ludzie, jest takie środowisko, na przykład pracy, którym ja nie chcę być i to jest moim celem, jest nie być w tej pracy. A dopiero drugim moim celem jest znalezienie pracy marzeń, czy nie wiem, założenie swojego biznesu, ale najpierw moim pierwszym podstawowym celem, czyli tym źródłem i fundamentem jest to, że nie chcę tu być, gdzie w tym momencie jestem. Tak samo dotyczy tu związku, tak, że nie chcę być w tym związku, a dopiero potem jak do mnie dojdzie, że nie chcę być w tym związku, w którym jestem i ja się uwolnię od tego związku, oczyszczę się, to dopiero jestem gotowa wejść w nowy związek. Ale nie robiąc bypassa, tak? Czyli nie przeskakując od razu w nowy związek, jeżeli ja jestem jeszcze ugruntowana dość mocno w starym. No, czyli znowu zobaczcie, ja chcę mieć super ekstra wyćwiczoną figurę, chcę mieć kaloryfer, chcę być jak Ewa Chodakowska, a na dzień dzisiejszy ważę 120 kilo. No to moim celem nie jest być jak Ewa Chodakowska, tylko moim celem jest najpierw wyeliminować pewne drobne elementy, a dopiero potem jestem w stanie przejść do tego celu kolejnego, tak? Czyli w rozłożeniu tego na etapy. No i czwarta ćwiartka, mega ważna, do której my bardzo często nie przywiązujemy wagi, to jest co chcę uniknąć, czyli w momencie, kiedy ja będę realizowała ten cel, w momencie, kiedy na przykład, wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś z Was wybiera sobie otworzenie działalności gospodarczej, czy wybiera sobie własny biznes, to uświadomienie sobie tego, że jeżeli ja teraz na przykład wychodzę z etatu i wchodzę w własny biznes, czego ja chcę uniknąć w tym własnym biznesie, może mi, czy w tej pracy nad tym własnym biznesem, może mi ułatwić podejmowanie decyzji w momencie, kiedy ja już to zacznę realizować, bo to jest tak, że my często nie zdajemy sobie sprawy, że realizacja danego celu na przykład w obszarze zawodowym, odbija się w jakiś sposób w obszarze w naszym życiu czy w naszych relacjach. I znowu,
Jeżeli ja w tym momencie wybieram sobie jakiś cel prywatny i bardzo mocno skupiam się na tym celu prywatnym, to może się okazać, że cierpi na tym życie zawodowe albo inny obszar. Więc bardzo ważne jest uświadomienie sobie to, czego ja chcę uniknąć. Czyli nie mam tego i tego po prostu najnormalniej w świecie nie chcę mieć. Czyli na przykład w przypadku niektórych osób nie mieć kredytu, tak? Nie mają i nie chcą mieć kredytu. Moi drodzy, siatka celów jest to takie ćwiczenie, które ułatwia nam bardzo mocno doprecyzowanie tego, co jest moim celem. I zaufajcie mi, od tego trzeba zacząć. Nie od tego, że ja zacznę robić plan, tak? Co, gdzie, kiedy będę robić, czyli przechodzę już do planowania, a nie określiłam do końca celu, bo im więcej poświęcicie czasu na tym celu i na tym dopracowaniu tego, co dokładnie ma być w tym celu, tym potem wasza praca nad tym celem będzie sprawniejsza, skuteczniejsza, zaoszczędzicie wiele błędów, zaoszczędzicie wiele pomyłek. Natomiast czasami jest tak, że niektórzy z nas wolą iść na żywioł, niż przeanalizować wszystko, iść po prostu krok po kroku i doprecyzować to. Natomiast bardzo często kończy się to tak, że ludzie lądują na ścianie. Czyli realizują coś, lądują na ścianie, realizują, lądują na ścianie i muszą od tej ściany odbić się kilkanaście razy, żeby zrobili krok wstecz i powiedzieć, kurczę, to muszę chyba jednak to jeszcze raz przemyśleć, jeszcze raz się nad tym zastanowić. I teraz, kolejnym narzędziem takim, które jest narzędziem bardzo przydatnym do realizacji celów, jest narzędzie SMART. I teraz ja wiem, że większość powie tak, no Magda, znam, miałem na studiach, miałem na jakimś szkoleniu, znam, no czy działa, czy nie działa. Większość mówi, że średnio, tak? Natomiast to zależy jak... Z jakiego narzędzia SMARTa korzystacie? Ponieważ SMART jest bardzo dobrym narzędziem i powinno być stosowane, jeżeli ja już zrobiłam sobie siatkę celów, to kolejną rzeczą, jaką robię, ja oczywiście tak bardzo często robię, mi się to sprawdza. Czy tobie się sprawdzi? Ja nie wiem. Sprawdź, przetestuj, zobaczysz, bo nie każdy z nas jest taki sam i może być tak, że komuś to nie zadziała. Ja polecam, ci rekomenduję SMART. Jak tobie to zadziała, to też ok. I za chwilę wam podam pytania do tego smarta, dlatego że to nie jest taki zwykły smart, tylko to jest taki smart coachingowy, bo w końcu ja pracuję na celu moim, bo teraz zobaczcie, jesteście tu na tym live po to, żeby realizować swoje cele. Nie chodzi mi o smarta, którego ja robię mojemu pracownikowi, tak? Albo smarta, kiedy ja pracuję z zespołem, bo ja też wykorzystuję to poprzez pytania, ale te pytania są trochę inaczej skonstruowane. Natomiast ja was zachęcam do tego, żebyście tego smarta wykorzystali i ten smart, o którym mówię, jest w kursie dotyczącym 21 dni z coachingiem. Te osoby, które są tutaj na live i przeszły projekt coachingowy, ten, który był w momencie, kiedy zaczął się koronawirus, to wiedzą, że tam ten smart jest bardzo, bardzo, bardzo mocno dociśnięty i tak samo jak do siatki celów, tak samo jak do smarta możecie podchodzić kilkukrotnie. Mam nadzieję, że macie przygotowane coś do pisania, ponieważ ja wam podam pytania wybrane, nad którymi warto się zastanowić, jeżeli mam ten cel. Czy uważam, że to jest cel, nad tym celem chcę pracować. To teraz odpowiadam na pierwsze pytanie, bardzo ważne, czego dokładnie chcę. I tu słowo kluczowe jest dokładnie. Nie ogólnie. Ja mogę sobie ogólnie pracować na celu 5-letnim, 10-letnim, czyli takiej bardziej wizji, a tutaj pracuję bardzo dokładnie, czego chcę. Czyli jeżeli moim celem jest rozwój języka angielskiego, to czego ja dokładnie w tym obszarze chcę? Jeżeli macie odpowiedź na te pytania, to teraz, żeby już na tym etapie pobudzić swoją wewnętrzną motywację, czyli żeby na tym etapie już ruszyło się u mnie, żebym ja zaczęła robić pierwsze działania idące w tym kierunku, to ja powinnam sobie wyobrazić taką sytuację, czyli zobaczcie, uruchamiamy obszar wyobrażenia, taką sytuację, w której ja to już mam zrealizowane. Czyli zobaczcie, ja na tym etapie wyobrażam sobie, że ja ten cel mam zrealizowany. I teraz im bardziej to poczujecie, im bardziej w obszarze tego celu puścicie swoją wyobraźnię, poczujecie to, zobaczycie to, usłyszycie, co się dzieje, tym pobudzi się dużo większa motywacja i dużo większa determinacja. Mało tego, wasz organizm zrozumie i odczuje, czy chce iść w tym kierunku. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby zrobić na tym poziomie SMARTa, czyli na literze S. Potem przechodzę do tego,
mierzalności. Czyli teraz tak, jeżeli ja przechodzę do poziomu mierzenia, to teraz tak, po czym ja to zmierzę, że osiągnęłam ten cel? Potrzebna mi jest po to miara realizacji tego celu, żebym miała pewność, że to jest to, co osiągnęłam. Dlaczego? Dlatego, że no, mam gdzie lepiej ksiądz. Dlatego, że ludzie bardzo często realizują cele, nie określając miary i nie widzą swojego sukcesu. Czyli na przykład zrealizowali coś na 95%, ale nie jest to na 100%. No ale to nie jest idealnie i nie potrafią ocenić tego z perspektywy, ile tak naprawdę zrobili, ile tak naprawdę osiągnęli. To ten poziom mierzalny jest też po to, że jeżeli przejdziecie z tym swoim celem rocznym na poszczególne miesiące, kwartały i nawet miesiące, to dla mnie miara jest po to, żebym ja wiedziała, na jakim poziomie ja na dzień dzisiejszy jestem i czy ja jestem w stanie dobiec do tej mety na takim poziomie, na którym mi zależy. Więc koniecznie jest informacja, po czym rozpoznam, że po pierwsze zrealizowałam ten cel na samym końcu, ale również po czym rozpoznam, że w drodze do tego mojego celu ja realizuję poszczególne odcinki. Bo jeżeli ja po pół roku powinnam być teoretycznie na poziomie, nie wiem, 45-50% realizacji tego, co sobie założyłam po drodze, żeby ten cel zrealizować, a ja zrobiłam 20%, to są marne szanse na to, że ja po prostu wykrzesam z siebie nie wiadomo jakie pokłady energii, czasu i potencjału i nagle zrealizuję ten cel, nadrabiając zaległości. Są osoby, które okej, skutecznie funkcjonują w momencie, kiedy mają deadline i tak zwany sznurek na gardle, natomiast to jest bardzo wyczerpujące, to jest bardzo destrukcyjne i długofalowo niestety prowadzi nas do naszego wewnętrznego wypalenia i do sytuacji takiej, w której ja w końcu mówię, ja już tego nie chcę, ja już po prostu nic nie chcę. Ja chcę mieć tylko i wyłącznie święty spokój. O to absolutnie w tym wszystkim nie chodzi. Podzielcie się, jakie macie cele, bo ja myślę, że jak wy jesteście na tym live, to macie już jakieś cele, które myślicie o tym, żeby się pojawiły, żeby zrealizować. No i dobra, przejdźmy dalej. Zobaczcie, cel, który ja sobie daję, powinien być celem osiągalnym. Czyli ja nie pracuję na celu, który jest z kosmosu, który jest abstrakcyjny, który jest taki, bo koleżanka taki cel ma, to ja sobie go też wezmę, tak? Bo ktoś sobie takie coś wymyślił, no to ja też powinnam. Czyli to ma być po pierwsze cel dla mnie, na moją miarę i osiągany przeze mnie, ale również to powinien być taki cel, który jest choć odrobinę, albo może trochę więcej ambitny, po to, żebym ja musiała się wysilić, żeby nie było za łatwo, żeby to nie było coś takiego, że no dobra, zrobię to, nie, co to dla mnie, nie? Bo to nie ma w tym fanu, tak? To nie jest stawianie celów, to jest po prostu realizowanie tego, co ja mogę zrealizować, a w celach chodzi o to, żeby realizować potencjał, który się ma, którego się nie wykorzystuje, a większość was ma potencjał, którego tak naprawdę nie wykorzystuje, bo nie dokręca sobie śruby, nie? Bo boi się na przykład dać sobie cel, który wykracza to, co ja znam, cel, który jest dla mnie trudniejszy, bo boimy się porażki i oceny innych osób, dlatego po prostu takich celów sobie bardzo często nie dajemy i realizujemy to tak no trochę realizujemy, trochę nie realizujemy, tak żeby było bezpiecznie. Kompletnie nie chodzi o to, aby było bezpiecznie, bo jak jest bezpiecznie i wszystko jest w sposób kontrolowany, to ja wam gwarantuję, że idzie za wolno, nie wykorzystujecie potencjału i możecie zrobić więcej. Jest wtedy spokojnie, nie? A nie do końca chodzi o to, żeby było wszystko pod kontrolą i szło dokładnie z planem, bo to oznacza, że wtedy możecie przycisnąć i zrobić dużo, dużo więcej i realizować ciekawsze cele, nie? To tak jak tutaj Katarzyna pisze, ma ambitny cel 13%. Nie wiem, ile ma teraz, nie? Ale jeżeli teraz ma 12,5, no to 0,5% to nie będzie ambitne, ale jeżeli teraz ma 10, a chce 13, no to akurat nie wiem, w jakim network marketingu, ale to może być bardzo, bardzo ambitny cel. Nauka hiszpańskiego. Agnieszka pisze, okej, co to konkretnie oznacza? Nauka hiszpańskiego. W ogóle moim celem jest nauka języka. To nie jest cel, bo jeżeli moim celem jest nauka języka, to moim celem jest uczenie się i przez 10 lat uczenie się. A cel ma początek i koniec, czyli moim celem jest nauka języka hiszpańskiego, jestem na poziomie X, a mam być za rok na poziomie Y, po czym to poznam. I teraz oceniam to pod kątem tego smarta, czy to jest cel ambitny.
nie? Bo sama nauka jest procesem ciągłym, a ja potrzebuję procesu zamkniętego, żebym mogła za rok to zmierzyć. Zmiana pracy. Za ogólne. Moim celem jest zmiana pracy. Jaką pracę mam dzisiaj? Jaką pracę chcę mieć? Co konkretnie ma się wydarzyć? Jaka to ma być konkretna praca? Ile mam w tej pracy zarabiać? Co mam w tej pracy robić? I lecę z siatką celów i lecę automatycznie ze smartem, bo to jest znowu za ogólne. Zmiana pracy ze względu na awans, zmiana pracy ze względu na atmosferę, zmiana pracy ze względu na co? Czyli idę dalej. Jeżeli on ma być celem dla mnie osiągalnym, to ja już na dzień dzisiejszy muszę wiedzieć, od czego ja powinnam zacząć. Czyli ja powinnam znać pierwsze kroki, od których dobrze by było, żebym zaczęła realizację tego celu. I dlaczego na tym poziomie to jest ważne? Dlatego, że najwięcej ludzi odpada na początku. Znaczy, najwięcej ludzi odpada na początku, bo po prostu najnormalniej w świecie nie zaczynają. Nie zaczynają. Dlatego, jeżeli ja mam już cel na dzień dzisiejszy, na przykład właśnie nauka języka hiszpańskiego, to jestem w stanie określić, co mogę zacząć robić. Mogę otworzyć apkę Duolingo i zacząć uczyć się z aplikacją Duolingo. Jeżeli chcę zmienić pracę, to pierwsze, co mogę zrobić, to poszukać opcji i możliwości, w jakich obszarach ja jestem w stanie pracować, żeby pracować w sensie szukać na przykład potencjalnych pracodawców, do których mogę się na przykład sam wyjść z inicjatywą i zgłosić, ale już mogę robić coś w tym kierunku. Czy mogę na przykład poprawić mojego LinkedIna, żeby wyglądał dużo bardziej profesjonalnie, czyli pierwszy krok, który mogę zrobić. No i teraz bardzo ważna rzecz. Czy to jest cel mój? Czy to jest na pewno mój cel? I słuchajcie, ja wrócę do tego, co było też na początku. Zadanie sobie bardzo mocnych pytań dotyczących tego, dlaczego ja chcę to osiągnąć, czyli do poziomu wartości. Czy ten cel jest spójny z moimi wartościami? Czy ja, realizując ten cel, będę zaspokajała moje wartości? Jak się zmieni moje życie po tym, jak ja nauczę się języka hiszpańskiego na poziomie X? Jak zmieni się moje życie, kiedy zrealizuję swój cel zmiana pracy? Jak zmieni się moje życie, kiedy osiągnę ten poziom prowizji? Na ile to jest zgodne z moimi wartościami? Jaką moją wewnętrzną wartość to zaspokoja? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, żeby nie odpaść w drodze i tego, żeby czuć wewnętrzną spójność w drodze do realizacji tego celu. Dlaczego? Dlatego, że jak się pojawi trudność, jak się pojawi porażka, jak się pojawią życzliwi i fantastyczni ludzie, nawet z najbliższego otoczenia i będą mówić, daj sobie spokój, odpuść sobie, po co ty to robisz, po co w ogóle, weź zwariowałaś, po co ci zmiana pracy? To jeżeli tacy się znajdą ludzie, a ten mój cel nie będzie zgodny z moimi wartościami, no to sorry, ale ja odpuszczę, no bo zacznę myśleć tak, nie no, generalnie to oni mają rację. No generalnie to oni wiedzą po prostu, wiesz, o co w tym wszystkim chodzi, nie? To ja się mylę. A ja wam gwarantuję, że jeżeli on będzie zgodny z waszymi wartościami, to wasze wartości was po prostu do tego pociągną i one będą tym kołem napędowym, które was w tym wszystkim pociągnie do tego, żeby pobudziła się ta wewnętrzna determinacja. Magda, czy udostępniasz te pytania na koniec webinaru jeszcze raz? Proponuję obejrzeć webinar jeszcze raz i sobie je spisać. Słuchajcie, nie idźmy tak bardzo na łatwiznę, nie? Przecież skoro ja wam te pytania podaję i dyktuję, no to jaki problem jest, słuchajcie, obejrzeć to jeszcze raz i spisać i zastanowić się nad tym, nie? No i idąc dalej, w tym obszarze dalej pracy, czy jest coś, co mnie może powstrzymać przed osiągnięciem tego celu? To jest mega ważne pytanie. Czy jest coś, jeżeli coś jest, to co? I teraz, dlaczego ważne jest to, aby na tym poziomie tego celu to zrobić? Na tym poziomie, kiedy wy ten cel planujecie. Bo jeżeli potem to się wydarzy, to wy będzie, okej, dobra, wiedziałam, założyłam, mam plan tego, co mogę zrobić w tej sytuacji. Mam plan, wiem, okej, wzięłam to pod uwagę, może się coś takiego wydarzyć, więc zmieniam kierunek, robię coś innego, nie słucham tego, co inni mówią, idę dalej, realizuję to. Okej, to była porażka, wiedziałam, że mogą takie porażki się zdarzyć, to nie znaczy, że ja zmieniam cel, ja zmieniam kierunek, zmieniam drogę, coś zmieniam u siebie w swoim zachowaniu, w swoim postępowaniu, ale cel mój pozostaje, dlatego, że już go mam ugruntowanego tak naprawdę wcześniej. I teraz,
Bardzo ważne pytanie. Czy ja, jeżeli idziemy w obszarze smarta, musimy dojść do terminowości, która dla mnie występuje na końcu najmocniej. Czy ja mam ostateczny termin realizacji tego celu? Termin ostateczny, kiedy ja ten cel chcę zrealizować. Czy ja daję sobie sama deadline? Dla siebie, nie dla kogoś innego, dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jestem osobą, która przeciąga, odwleka, to te deadline'y mają mnie mobilizować. Może to być też tak, że jeżeli ja wzięłam sobie teraz 2 albo 3 cele określone i pracuję w obszarze tych celów i no niestety tak się zdarza, zaprzepaszczam czy zaniedbuję inny obszar mojego życia, bo tak może być, to co to oznacza? Że ja w którymś momencie muszę przestać pracować tak bardzo intensywnie na rzecz tego celu i zadbać o te inne obszary mojego życia, żebym się nie zatraciła. I ostatnie pytanie z mojej perspektywy. Kiedy wykonam pierwszy krok? I to jest mój smart, którego ja Wam daję. To nie jest tak, że ja sobie ten smart wymyśliłam, bo ja się go nauczyłam podczas pracy coachingowej, czyli podczas studiów, które robiłam i podczas kursu ICF-owego, który robiłam dawno, dawno temu. I te pytania coachingowe mi pomagają w realizacji celów, ale nie tylko mi, również moim klientom. Ci z Was, którzy by chcieli popracować dużo bardziej nad swoim celem, mocniej coachingowo i tak bym powiedziała w sposób full wypas, no to zapraszam Was na 21 dni z coachingiem, ponieważ cały projekt jest już na stronie i można do niego przystąpić, a tam jest, o Jezus Maria, masa ćwiczeń, masa stymulantów, masa pytań, mało tego, tam jest pełen proces, przez który Wy możecie przejść i się sami skoachować, naprawdę docisnąć to na wielu, wielu, wielu obszarach. No ale to oczywiście dla osób, które są chętne. No słuchajcie, jeszcze jedną grupę pytań ja zadaję sobie, jak już czuję, że ten cel to jest ten cel. Tak? Czyli ja już mam ten cel już jest określony, wiem w jakim kierunku chcę iść i teraz potrzebuję obszaru, który, czy potrzebuję dla siebie takiej stymulacji, która zwiększy szanse realizacji celu. Nie? Czyli opracowałam sobie siatkę celów, zrobiłam sobie smarta, mam wewnętrzne przekonanie, a nawet pewność, że to jest ten cel. Więc teraz, żeby nie odpuścić za 2 tygodnie, czy nie odpuścić po 5 dniach, tak jak większość odpuszcza postanowienia noworoczne, tylko żeby wytrwać w momencie, kiedy pojawi się trudność, kiedy pojawią się komplikacje, kiedy mi się nie będzie chciało, kiedy będzie nie taka pogoda, kiedy koleżanka mi coś powie, albo wstawcie sobie po prostu co chcecie, to są takie 4 pytania, które ja stosuję i odpowiadam na nie na piśmie i mam to przy sobie, dlatego że jest to mi potrzebne, że jak zapytacie dziewczyny Kasię czy Agatę, to ja mam bardzo dużo różnych zeszytów, w których zapisuję pracę sama ze sobą po to, żeby w momencie, kiedy tego potrzebuję, po prostu sobie otworzyć i sobie to przypomnieć, wtedy kiedy, bo mi się też czasami nie chce, to nie jest tak, wiecie, że jestem ciągle tylko biegnącą petardą, żeby sobie pomyśleć, popatrzeć, przeczytać i zastanowić, dlaczego to jest dla mnie ważne i skoro dzisiaj mam słabszy dzień, to co mogę ja ze sobą zrobić, żeby jednak ten cel dzisiaj też choć trochę na rzecz jego coś zrobić. Więc ja zadaję sobie takie 4 pytania. Pierwsze pytanie, bo teraz jeszcze zanim Wam je zadam. Jeżeli ja mam teraz zacząć realizować coś, czego ja do tej pory nie realizowałam, a mam zacząć coś realizować, no to ja potrzebuję na to przestrzeni czasu i potrzebuję na to energii. Ja bez energii, bez czasu nie jestem w stanie tego celu zrealizować, nieważne jaki on by nie był. Więc pierwsze pytanie, co zacznę robić, czego do tej pory nie robiłam, żeby zrealizować ten cel? Czyli co zacznę robić, jeżeli to jest na przykład nauka hiszpańskiego, to co zacznę robić innego, czego do tej pory nie robiłam, żeby zrealizować ten cel? Jakie inne działania podejmę na rzecz tego, żeby ten cel zrealizować? I w przypadku nauki języka bardzo sprawdza się wstawanie godzinę wcześniej rano, czy chociażby pół godziny i poświęcenie 20 minut na naukę tego języka codziennie. 20 minut to nie jest dużo, wstać 20 minut wcześniej to nie jest problem. Tak? W przypadku celu związanego ze sprzedażą, to jakie działania podejmę inne, czego do tej pory nie robiłam? Ja jestem przekonana, że wy macie takie działania w obszarze tych waszych celów, które mogą was
jakby to powiedzieć, podkręcić jeszcze bardziej do realizacji tego celu. Jeżeli moim celem jest zmiana pracy, to co zrobię, czego do tej pory nie robiłam, żeby tą pracę znaleźć. Dalej, skoro mam mieć czas i energię na to, to kolejne pytanie, co przestanę robić, co robię teraz, co mnie oddala do realizacji mojego celu. Bo jeżeli mam mieć czas i energię na to, no to muszę z czegoś zrezygnować, co robię dzisiaj, co mnie oddala od realizacji mojego celu. I ja dzisiaj usłyszałam fantastyczne określenie związane z oglądaniem telewizji. Nie wiem, czy wiecie, ale statystyczne badania pokazują, że przeciętny Polak spędza 12 lat przed telewizorem. 12 lat przed telewizorem. Dla mnie to jest, jakby to powiedzieć, nie do pojęcia, bo ja tą kwestię telewizji to już dawno temu uporządkowałam. Teraz rezygnujemy w ogóle w domu z telewizora w salonie, no bo jest to pożeracz okropny czasu. Każdy z Was ma taki obszar, więc zastanówcie się, czego zrezygnujecie, z czego zrezygnujecie. Może to być, słuchajcie, narzekanie, jęczenie i stękanie i widzenie wszystkiego w czarnych barwach, bo może się okazać, że to na 100% oddala mnie od realizacji mojego celu. A ja to robię. Każdy z Was oczywiście ma inaczej. Znajdźcie taki obszar, który dla Was jest obszarem, który Was od tego odciąga. Renata napisała, ja nie mam telewizora od 10 lat. Brawo ty. Dobra, trzecie pytanie. Co będę robić więcej, co mnie wspiera w realizacji mojego celu? Czyli coś, co robię, czego mogę robić więcej, co wpłynie pozytywnie na realizację mojego celu. Czyli robiłam teraz tylko trochę nad tym się skupiałam, a teraz mogę zacząć robić więcej, czyli mogę sobie dokręcić tą śrubę, a wiem, mam gwarancję, bo to robiłam, że to mnie przybliży do mojego celu. Czyli zobaczcie, już projektujecie sobie zachowania i tak naprawdę nowe nawyki. Oczywiście z nawykami nie jest tak prosto, może jakiegoś live'a następnego zrobimy na temat nawyków, natomiast to już Wam bardzo mocno rozjaśnia sytuację i pokazuje to, na czym powinniście się skupić. Dalej, czego będziesz robić mniej, co Cię oddala od celu, ale nie możesz z tego zrezygnować całkowicie albo nie możesz tego wyeliminować. Czyli to jest coś, co jest w Waszym życiu obecne, nie ma możliwości, żeby z tego zrezygnować na zasadzie odcięcia, nie ma możliwości, żeby to wyeliminować całkowicie, ale możecie to zminimalizować, czyli możecie robić tego mniej, bo na dzień dzisiejszy, jak to robicie na takim poziomie, na jakim robicie, to Was oddala od celu. I ja zadaję sobie takie cztery pytania, wypisuję sobie to, ponieważ mam świadomość tego, że realizacja celów jest procesem i podczas tego procesu pojawiają się różne sytuacje. Pojawiają się sytuacje, kiedy mi się nie chce, pojawiają się przeciwności losu, nad które nie mam wpływu, pojawiają się koronawirus, tak? Po prostu rozwalił system, nie? Pojawiają się takie sytuacje, które mnie zaskoczą, które będą nieprzewidywalne, więc ja mam świadomość tego, że to jest proces i na tyle, na ile mogę poświęcić czasu na tym, żeby ten cel opracować, to ja go po prostu opracowuję. I dopiero teraz, na tym etapie, jeżeli ja mam go w tej chwili teraz tak opracowany, ja przechodzę do kolejnego kroku, czyli rozpisania celu na zadania, czy dla niektórych to będzie rozpisanie celu, jeżeli to jest cel określony czasowo, na przykład na pół roku, kwartały, na miesiące czy na tygodnie. No i jeżeli byście byli zainteresowani planowaniem od końca, bardzo gorąco polecam planowanie od końca, jest to narzędzie, które sprawdza się genialnie, to jest 21 dni z coachingiem w kursie, tam możecie eksplorować planowanie od końca, linię czasu z planowaniem od końca, bo sprawdza się bardzo dobrze. Jeżeli nie, to rozkładam harmonogram. I teraz, co jest ważne, harmonogram w podziale na konkretne zadania i podzadania ma wylądować w kalendarzu. Oczywiście ma być racjonalny ten harmonogram i biorący pod uwagę wszystkie zasady planowania, nie tak, żebym sobie nadziobała na maksa, a potem po prostu będę zajechana, nie będę w stanie tego zrobić i po 3 tygodniach po prostu odpuszczę, bo ludzie tak robią, że mają postanowienie noworoczne, przyciskają śrubę przez pierwsze 3 dni, a 4 tygodnia po prostu nie mogą się ruszyć, bo mają wszystkie zakwasy świata, bo do tej pory nie biegali, a teraz nagle zaczynają biegać po 5 kilometrów i oni dziwią się, że po 4 dniach po prostu już im się nie chce wstać, bo nie taką nogą wstali, nie? Więc to nie o to chodzi. Teraz chodzi o to, że jeżeli ja już mam gwarancję wewnętrzną, gwarancję sobie, że to jest mój cel, chcę nad nim pracować, opracowałam go i teraz, kochani, jest poniedziałek. Jest naprawdę kilka dni,
u większości z nas luzu, gdzie mogę poświęcić czas na to, żeby sobie ten plan, ten cel, żeby sobie to naprawdę opracować, żeby się na tym skupić, usiąść sobie nawet w Sylwestra i na tym popracować, wstać w nowy rok i sobie też na tym posiedzieć. Potem jest cały weekend, żeby też temu się po prostu przyjrzeć, odpowiadać na pytania, popracować samemu ze sobą, bo jeżeli tego nie zrobicie, to ja wam gwarantuję, że będziecie za rok no, w podobnym miejscu, może nie w takim samym, ale w podobnym do tego, do którego jesteście i znowu będzie taki efekt, kurde, ja nic nie zrobiłam, tak? Albo będzie takie poczucie braku satysfakcji z samego siebie, nie? Albo takie poczucie wegetacji, że jestem cały czas w tym samym miejscu, ja się nie posuwam do przodu, wszyscy inni się posuwają, a ja nie mam świadomości nawet na poziomie, na którym jestem. I teraz harmonogram, plan, daty, kalendarz. Nie ma opcji, wersja papierowa z rozpisanymi rzeczami, z podsumowywaniem tygodnia, miesiąca, kwartału, półrocza. Dlaczego? Dlatego, że ja muszę monitorować mój cel. Ja nienawidzę słowa muszę, ale w tym wypadku je użyję. Dlatego, żebym wiedziała, na jakim poziomie jestem, gdzie odpuściłam, gdzie przycisnęłam, jakie kroki podejmuję. Po to też, żebym mogła elastycznie podejmować działanie i zmiany. Bo jeżeli teraz okaże się, że ja idę w kierunku mojego celu i po 6 miesiącach okaże się, że kurde, to chyba jednak nie jest mój cel. Chyba nie o to do końca mi w życiu chodzi. To ja najnormalniej w świecie mogę z niego zrezygnować i skupić się na całkowicie czymś innym. Bo to też jest sukces, dlatego że ja wtedy wiem, że nie zmarnowałam pozostałych 6 miesięcy mojego życia, tylko mogę się skupić na całkowicie czymś innym. I jedną rzecz na sam koniec chciałabym wam powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest ważne, że ja już mam to zrobione i nie przechodzę do działania na rzecz tego celu. Czyli nawet są takie osoby, które rozpiszę sobie, rozplanuję, zrobię to prawie perfekcyjnie, bo to nie ma być perfekcyjnie, pamiętajcie, to czasami wystarczy, jak jest na 60 czy na 80%, nie na 100%, bo 100% kosztuje nas bardzo dużo. To nie ruszają do przodu, nie ruszają. I teraz warto zadać sobie pytanie, dlaczego ja do przodu nie ruszam, dlaczego ja nie zaczynam wykonywać działań, tylko odwlekam, odkładam. Najczęściej odwlekanie działania i zaczynanie pracy na rzecz tego, co chcę zrealizować, jest strachem przed porażką. Strachem, że nie uda mi się, nie uda, wiecie, że ja też nie cierpię tego słowa, za pierwszym razem. Strachem przed tym, że poniosę porażkę, co inni powiedzą. Daniel, pisze, że chcesz na 100%. Dla mnie 100% to oznacza wrzucenie się na maksa w coś. Poziom 100% często nie jest warty ceny, którą trzeba poświęcić na to, żeby było na 100%. Czasami 98% w zupełności wystarczy. To jest tak samo jak z rozwijaniem u siebie kompetencji. To, żeby odnosić sukces, wcale ja nie muszę mieć 100% kompetencji, poziomu kompetencji w danej umiejętności, nad którą ja pracuję. Do sukcesu wystarczy mi 80%, wystarczy mi 95%, nie muszę mieć 100%. A czasami gonienie do perfekcjonizmu, do osiągnięcia czegoś na maksa po prostu kosztuje nas tak dużo, że po prostu potem się okazuje, że w tym czasie przebiegły mi inne okazje albo zaniedbałam całkowicie inny obszar życia. Słuchajcie, jak jest porażka, to jest naturalna, normalna rzecz. Słuchajcie, jak posłuchacie ludzi biznesu, którzy osiągają sukcesy, jak zobaczycie ludzi, którzy osiągają sukcesy w życiu, naprawdę, to oni nie mówią o tym, że oni odnosili same sukcesy. Z reguły to jest tak, porażka, 10 porażek, jeden sukces, znowu 10 porażek, jeden sukces, ale te 2 sukcesy na tle tych 10, 15, 20, 50 porażek wystarczą do tego, żeby te osoby zrealizowały w swoim życiu to, czego pragną. Porażki są i zawsze będą, dlatego że one są normalnym etapem naszej nauki. Nie ma opcji, żeby ich nie było, bo jeżeli nie ma porażek, to znaczy, że ja albo zachowuję się w sposób bardzo bezpieczny, czyli nie realizuję tego, co mogłabym zrobić, albo po prostu nie uczę się, bo jeżeli ja uczę się, to w naturalny sposób ponoszę porażki. Tylko że porażka jest dla mnie lekcją, czyli informacją zwrotną, to czego ja nie wiem, czego ja nie potrafię, co jeszcze powinnam zmienić. Dlatego porażki się analizuje, wyciąga wnioski i zmienia. Po prostu robię, realizuję, zmieniam.
nie mogę podchodzić do tego, że Boże, od razu musi być idealnie, super, no bo nie zacznę. Nie zacznę, jeżeli moje podejście będzie takie, że od razu musi być perfekcyjnie, to po prostu w naturalny sposób nie zacznę. I ostatnia, ale bardzo ważna rzecz w obszarze realizacji celu. Nie wiem, kto z Was spotykał się z takim tematem jak prawo przyciągania. I teraz ja się zastanawiam w ogóle, bo ja Wam powiem w wielkim skrócie na ten temat. Natomiast ja Wam gwarantuję, że prawo przyciągania działa. Ja się zastanawiam nad tym, czy w ogóle osobnego live'a na ten temat nie zrobić. Często jest tak, że ludzie mówią tak, ja chcę to, ja chcę to, ja chcę taki cel zrealizować, ja chcę taki cel zrealizować, ja chcę to, ja chcę to. I tak naprawdę to, że oni komunikują, że oni chcą, to w ogóle nie ma nic wspólnego z prawem przyciągania. Bo prawo przyciągania działa w brutalny i dosłowny, zero-jedynkowy sposób. To, że ty deklarujesz, że chcesz zrealizować taki cel, że chcesz osiągnąć coś takiego w swoim życiu, to niestety, ale nie ma nic wspólnego z tym, co jest w środku w tobie. Jakie emocje ty masz w środku związane z tym celem? W co ty naprawdę wierzysz? Czy ty jesteś w stanie w ogóle wejść na poziom emocjonalny sytuacji, w której masz zrealizowany cel? I teraz to, co ty masz w środku, jakimi ty emocjami emanujesz, takie dostajesz zwrot. To nie ma nic wspólnego z tym, co ty deklarujesz słownie na zasadzie zachcianek. Jeżeli ja jestem w stanie wejść w stan, w którym, ja wam mówiłam też o tym na samym początku, mam ten cel, ja czuję, że ten cel zrealizowałam i ten cel wewnętrznie, emocjonalnie jest dla mnie. Ja jestem w stanie ten cel zobaczyć, zwizualizować go przed sobą. Jestem w stanie wprowadzić się w emocje pozytywne, które ja będę czuła w momencie, kiedy ja ten cel zrealizuję, to wtedy zadziała prawo przyciągania. I teraz my przyciągamy cały czas. Jeżeli ja przez 90% mojego dnia jestem negatywna i nie wierzę wewnętrznie, że jestem w stanie to zrobić i cały czas widzę porażki, cały czas widzę potknięcia, cały czas widzę powody, dla których ja nie zrealizuję tego celu, to niestety prawo przyciągania działa brutalnie i dostarcza mi to, co ja mam w środku przez 95% czasu i mówię Wam to teraz z mojego osobistego, prywatnego, totalnie doświadczenia. Dopiero w momencie, kiedy ja przestawię siebie na poziomie emocjonalnym, uwierzę wewnętrznie i poczuję, że to jest dla mnie i będę tym, nazwijmy to, żyła, dopiero wtedy zaczyna działać prawo przyciągania na moją korzyść. Bo to nie jest tak, że prawo przyciągania działa tylko i wyłącznie na moją korzyść, bo równie dobrze działa na moją niekorzyść, bo dostaję to, co mam w środku i czym emanuję na zewnątrz. Żeby zadziałało prawo przyciągania, muszą pojawić się emocje związane z tym. I wtedy mogę się zabierać do roboty, bo też samo, jak niektórzy mega uduchowieni wyobrażają sobie po prostu, że manna im z nieba spada i w ogóle super ekstra, a nic na rzecz tego nie robią, no to niestety nie ma się co dziwić, że to po prostu nie działa. Dlatego to, co Wam powiedziałam na początku dzisiejszego live'u, to jest to, że muszą zadziałać pewne elementy i tych elementów, obszarów jest kilka, żeby faktycznie to dało mi realizację mojego celu. Czyli trochę upraszczając, wyobrażam sobie, jeżeli moim celem jest nauka języka hiszpańskiego, że ja mówię w tym języku hiszpańskim na takim poziomie, na którym mi zależy i czuję te emocje związane z tym, że ja w tym języku mówię, gdzie jestem na wakacjach, otaczają mnie ludzie, wprowadzam się w ten stan emocjonalny tak często, jak tylko jestem w stanie to zrobić, ale dodatkowo pracuję nad językiem hiszpańskim i wtedy cały wszechświat mi sprzyja. Jeżeli moim celem jest odnalezienie celu życiowego, no to ja również w tym pracuję, ale oczywiście pamiętajcie, w obszarze emocji pozytywnych. My jesteśmy w większości niestety wypełnieni emocjami lęku, strachu, zwłaszcza teraz. I ja nie chcę więcej mówić na temat emocji, wibracji, bo myślę, że to nie jest jeszcze taki moment, żeby o tym mówić. Natomiast to, czym wibrujemy, to, co mamy w środku, to po prostu przyciągamy łącznie z ludźmi dookoła nas. Moi kochani, ja Wam za dzisiaj bardzo, 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 bardzo dziękuję. Ci z Was, którzy mają jeszcze wątpliwości co do tego, czy warto skorzystać z 21 dni z coachingiem, to, żebym tylko nie pomyliła linku, o,
to tu macie link magdalenawojtkowiak.pl/zapis-21dni-formularz. Jeżeli zapiszecie się na tego linka, to otrzymujecie 3 bezpłatne dni z 21 dni z coachingiem. Możecie sobie przetestować, będziecie dostawali codziennie albo co drugi dzień, jeden dzień z ćwiczeniami do przepracowania. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo dziękuję. Jeżeli ten live był dla Was wartościowy, to proszę Was, udostępnijcie go innym osobom, żeby one również mogły po prostu z tego skorzystać, bo im więcej osób realizuje swoje cele, im nasze życie jest lepsze każdej osoby, to każda osoba wpływa na każdego z nas. Z mojej perspektywy, gdyby nie rozwój osobisty, gdyby nie doszkalanie się w różnych obszarach, na 100% nie byłabym tu, gdzie jestem, nie realizowałabym swoich marzeń, nie realizowałabym swoich celów, nie otworzyłabym swojej firmy i jej nie prowadziła, mimo iż wiele firm na dzień dzisiejszy szkoleniowych podczas koronawirusa się zamknęło, to nam to chyba nie grozi. My jesteśmy bardzo produktywne i realizujemy nasze cele mega. Kasiu, jeżeli jeszcze jesteś, a widziałam, że byłaś, bardzo Ci dziękuję. Kasia jest z mojego zespołu. Kochani, pozdrawiam i lecę do moich dzieciaków. Do kolejnych spotkań, czyli live'ów, które prowadzę, możesz dołączyć na Facebooku bądź zapisać się na kolejny najbliższy webinar.